Powiedzmy, skąd pomysł na zorganizowanie takiego spotkania właśnie tutaj w Kościerzynie? No jest to jedna z miejscowości, które dotyczy jakby tego tematu. No tutaj, tak jak w całym województwie ówczesnym gdańskim, było przeprowadzone referendum ludowe 30 czerwca 1946 roku. No i ta wystawa już od roku jeździ po różnych miejscowościach właśnie naszego województwa, gdzie pokazujemy wystawę, ale również przeprowadzamy właśnie warsztaty z uczniami dotyczące tego tematu. Co składa się na te warsztaty? Czego młodzi mogą się dowiedzieć i w jakiej formie? Uczniowie biorą udział w takim zorganizowanym referendum, na miastce referendum. Na kartach wzorowanych, na oryginalnych kartach z tamtego okresu zostają zadane im pytania, z czego pytania te są zmodyfikowane. Jedno z pytań jest głównie ważne z punktu widzenia właśnie uczniów i chcemy zobaczyć, jaka jest reakcja uczniów na prowokacje, kiedy to pytanie zostaje sfałszowane. W ten sposób chcemy pokazać, jak czuło się polskie społeczeństwo właśnie w 1946 roku, kiedy było przeświadczone, że referendum wygrało PSL, a de facto komuniści ogłosili oficjalne wyniki, które wskazywały na ich zwycięstwo. No właśnie, to referendum w 1946 stało się takim symbolem manipulacji władzy komunistycznej w powojennej Polsce, prawda? Tak, było jakby takim wstępem do później sfałszowanych wyborów 1947 roku. Było, można powiedzieć, poligonem doświadczalnym właśnie fałszowania dla komunistów i później te nauki, które jakby pobrali podczas tego referendum, były bezwzględnie wykorzystane podczas wyborów i później już te wybory z całą bezwzględnością zostały sfałszowane. Jak młodzi reagują na te warsztaty? Jak odbierają te historie? No widzę, że jest zainteresowanie i żywo właśnie szczególnie reagują w momencie, kiedy ogłaszam wyniki i stosuję prowokacje, że i wyniki są zdecydowanie inne niż oni głosowali. Właśnie jest reakcja, że zostało sfałszowane, no to myślę właśnie jest cenne dla nich doświadczenie. To są uczniowie jakich szkół? Przeważnie gimnazjum i liceum. No jest to liceów. Jest to temat niełatwy, więc głównie jednak przeprowadzamy warsztaty dla uczniów właśnie starszych. A gdzie trafi ta wystawa po Kościerzynie? W najbliższym czasie wystawa trafi do Elbląga, czyli też miejsca, które w 1946 roku było właśnie ówczesnym województwie gdańskim, ale była również wystawa nie tylko, jakby nie ogranicza się tylko do naszego województwa czy terenów ówczesnego województwa gdańskiego, ale była ta na przykład w Warszawie w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.